No, w końcu udało mi się wyjść z tej dżungli. No bo powiedzcie sami, czy wyjście z tak tajemniczego i niesamowitego świata, jaki udało się stworzyć Bearowi Grylsowi, może prowadzić przez inne miejsce niż właśnie przez szafę? Wydaje mi się, że nie. No ale dobra, w każdym razie do rzeczy. Wyszłam z tej dżungli, nie zostałam ukąszona przez żadnego pająka, nie udusił mnie żaden wąż, a żaden dziwny zwierz mnie nie zjadł, dlatego myślę, że teraz w spokoju będę mogła popowiadać Wam właśnie o najnowszej powieści Beara Grylsa, Lot Widmo, i zaprosić Was do udziału w konkursie, ale o tym opowiem Wam właśnie pod koniec tego filmiku. Może zacznę od pewnej ciekawostki. Znacie Edwarda Michaela Grylsa? Pewnie nie. A znacie Beara Grylsa? Pewnie tak. No to teraz Was zaskoczę, bo to jedna i ta sama osoba. Pomyślcie zresztą logicznie. Bear znaczy po angielsku niedźwiedź, ale znaczy również znieść, wytrzymać, więc nie powinno Was chyba raczej dziwić, że Edward Michael Grylls, co brzmi tak zwyczajnie, to ta sama osoba co Bear Grylls. I to już nie brzmi zwyczajnie, brzmi tak, powiedziałabym, nawet walecznie. Beara Grylsa w każdym razie myślę, że raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Wszyscy znamy go z telewizji jako tego szalonego faceta, który zjada robaki i który próbuje pokazać nam, jak przeżyć w jakichś ekstremalnych warunkach. Przez 3 lata Bear Grylls służył w brytyjskich siłach specjalnych i popularyzuje właśnie sztukę przetrwania, a ostatnio postanowił nawet zostać pisarzem i napisał nie żaden przewodnik, poradnik po tym, jak przeżyć w jakiejś głuszy dżungli, ale thriller z prawdziwego zdarzenia, który, przyznam się Wam, zrobił na mnie o wiele większe wrażenie, niż spodziewałam się, że zrobi. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii, to zapraszam do dalszego oglądania. Do Lotu Widmo podeszłam z zainteresowaniem, ale też z rezerwą, bo powiem Wam, że nie byłam do końca pewna, czego mam od niego oczekiwać. Wiedziałam na pewno, że będzie to lektura lekka, łatwa, przyjemna, że przeczytam ją w jeden czy w dwa wieczory. To było pewne, bo nie oszukujmy się, Lot Widmo to jednak literatura popularna, ale jednak miałam taką cichą nadzieję, że Bear Grylls zaproponuje mi coś więcej, że uniknie takich utartych schematów i wprowadzi do książki właśnie jakichś takich wielopłaszczyznowych, dynamicznych bohaterów, tajemnice, że ta książka nie będzie taka przewidywalna. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam na początku, ta książka mnie zaskoczyła, bo owszem, ona ma taką dość schematyczną budowę, ale jednak nie jest to taki schematyzm stuprocentowy, ponieważ Bear Grylls zastosował kilka takich ciekawych rozwiązań, o których nie będę Wam teraz mówić, bo nie chcę spoilerować, ale w każdym razie cała lektura książki była naprawdę ciekawa i interesująca. Jeżeli chodzi o fabułę, to tutaj cała akcja kręci się wokół wraku samolotu, tajemniczego wraku samolotu, który leży gdzieś w dżungli. Wyrusza taka ekspedycja, która ma rozwikłać tajemnicę zawartości tego wraku i właśnie w skład tej ekspedycji wchodzi główny bohater, a więc Will. I tutaj duży ukłon w stronę Beara Grylsa, ponieważ ci wszyscy bohaterowie ukazani na kartach książki są naprawdę tacy bardzo fajnie wykreowani. Ich portrety psychologiczne wydają się być bardzo realne. Ci bohaterowie nie są tacy płascy, ale skrywają właśnie tajemnice, które stopniowo odkrywają przed czytelnikiem, bardzo często nawet nie do końca, więc książkę czyta się naprawdę z takim ogromnym zainteresowaniem. Zresztą widać, że Bear Grylls też wie, o czym pisze, ponieważ ta cała rzeczywistość, ta dżungla została tak prawdziwie wykreowana, więc możemy poczuć się tak, jakbyśmy tam rzeczywiście byli, co mogliście zobaczyć zresztą na początku mojego filmiku, kiedy wychodziłam z szafy. Z tym, że chciałabym podkreślić, że jest to książka popularna, więc naprawdę nie oczekujcie od niej tego, że będzie to publikacja, która kiedyś otrzyma Nagrodę Nobla albo inną jakąś znaczną taką nagrodę. Jest to książka po prostu przyjemna, która, myślę, idealnie nada się właśnie na takie jesienne i zimowe wieczory. Okładka książki i przedstawiona w niej historia są bardzo męskie, ale to nie oznacza, że dziewczyny również nie mogą spędzić miło czasu w towarzystwie tej powieści, czego dowodem chyba jestem ja.
Chociaż ja też lubię takie klimaty, myślę, że to też zależy od tego, co kto lubi, ale tak jak powiedziałam wcześniej, to nie tylko książka dla facetów, dlatego chciałabym zachęcić absolutnie wszystkich do udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać właśnie jeden egzemplarz tej powieści. Konkurs będzie trwał do, już patrzę tutaj na kalendarz, do 15 listopada, a więc do najbliższej niedzieli do północy. Do tego czasu oczywiście musicie być subskrybentami mojego kanału, skomentować ten filmik. Jak skomentować? Musicie podać mi w komentarzu trzy rzeczy, które zabralibyście ze sobą do dżungli, żeby przetrwać. Jedną najciekawszą odpowiedź wybiorę i ta osoba właśnie dostanie egzemplarz książki Beara Grylsa Lot Widmo. I oczywiście w komentarzu proszę też o podanie maila, bo będzie mi się najzwyczajniej w świecie łatwiej z osobą, która zwycięży, skontaktować. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania Lotu Widmo. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że to jest książka popularna, więc to, że ja tak sympatycznie o niej mówię, nie znaczy, że jest to Bóg wie co. Po prostu jest to całkiem dobra książka na właśnie takie leniwe, jesienne popołudnie. Zapewnia sporo wrażeń, cały czas na jej kartach coś się dzieje, więc na pewno w jej towarzystwie nie będziecie się nudzić. Ja już zapraszam Was do oglądania moich kolejnych recenzji, kolejnych filmików i do zobaczenia już wkrótce.